Cześć, siemano, piąteczka, witajcie, z tej strony Michael Solid i witam was bardzo serdecznie w Cattle & Crops. Wreszcie doczekaliśmy się tego momentu, gdy będziemy mogli sobie wreszcie przetestować tę grę. Ogólnie czekaliśmy już od tamtego roku, każdy już patrzył, cały czas przeglądał, co się dzieje nowego, ponieważ ta gra troszeczkę odmieni, że tak powiem, rolnictwo w świecie internetu. I mam nadzieję, że tak się stanie. Czekaliśmy wszyscy do lutego, ponieważ w lutym miała się pojawić właśnie ta wersja, którą mamy dzisiaj, czyli techniczne demo, tech demo, jak sami widzicie. No ale niestety był pewien problem chyba związany z misjami, ponieważ później, jak widzieliście, te filmiki pojawiły się, że wreszcie udało mi się naprawić. No i dzisiaj mamy czerwiec, w czerwcu wreszcie dostaliśmy pierwszą wersję, ale też i w czerwcu dostaniemy drugą wersję, że tak powiem, takiego już prawdziwego demka, gdzie będziemy mogli zrobić sobie wreszcie jakąś serię, coś będziemy mogli wreszcie zapisać prawdopodobnie i pograć, także mam nadzieję, że takie coś się pojawi i ma się pojawić właśnie w czerwcu, a gra jak na razie prawdopodobnie ma pojawić się właśnie pod koniec roku 2017, także mam nadzieję, że już chociaż na początek 2018 roku będziemy tą grę mieli. Miało być o wiele, wiele inaczej, no ale wyszło jak wyszło. Ważne, że coś się dzieje, coś się robi, jakiś wreszcie nowy symulator powstaje. Ogólnie no ta gra, to demko wyszło coś chyba w piątek w nocy, w sobotę rano, coś w tym stylu, albo w sobotę jakoś tak. Niestety nie było mnie w weekend, ale już sobie tak myślałem, jak wrócę tylko, aby coś wreszcie nagrać. Na razie kierownicy nie mam, ale będę spróbował podłączyć, choć myślę, że w tej właśnie, w tym technicznym demie jest ta gra, że tak powiem, troszeczkę bardzo ograniczona, nie ma tych wszystkich opcji na ciągnika, o których zaraz możecie się przekonać. Ogólnie czekajcie, wejdziemy sobie do ciągnika. Ogólnie na początek mamy klasa. Czekajcie, gdzieś tutaj miałem. O, tutaj na F1 klikamy, mamy informacje na temat maszyn. Kukerlingusie mamy na początek. Jak widzimy, cenowo 252 tysiące to jest chyba euro, albo no jakoś tak cenowo dosyć w miarę to wygląda. Czy my możemy się dowiedzieć coś więcej na temat ciągnika? Oczywiście, że możemy dowiedzieć się więcej na temat ciągnika, wystarczy kliknąć na daną maszynę, także no na razie musicie mi wybaczyć, ale będę się też uczył tą grę, bo dopiero dwa razy ją odpaliłem, graficznie ją podrasowałem, chciałem zobaczyć, jak komputer będzie dziorgał średnio, powiem wam, ale to zaraz porozmawiamy na ten temat. 145 koni, obroty, jak wszystko widzimy, tutaj mamy spalanie, ile można zatankować i w ogóle tego mamy. Super sprawa. Tutaj mamy jeszcze jakaś belka chyba właśnie, coś do obciążnika, coś w tym stylu. Mamy wszystkie informacje na temat danych rzeczy. Mamy też coś o zwierzętach, lecz niestety na sam początek zwierząt nie mamy. Szkoda. Z tego co widać na zdjęciu, krowa i świnie. Mam nadzieję, że tak będzie. Jakieś finanse nasze, czyli prawdopodobnie jakieś kredyty, nasze przychody ze zwierząt, ze sprzedaży. Pól, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 pól jak na sam początek. Myślę, że spoko. Dużo opcji jest, jak widzicie, pozakrywanych. Tutaj dużo opcji prawdopodobnie też jest od trybu MP. Ogólnie poczekajcie, przejedziemy sobie na drogę, wyjedziemy. Jak słyszycie po dźwiękach silnika, naprawdę bardzo fajnie to pracuje, nie ma tak jak jak w farmingu, kliknie się i od razu jest rura do końca. Wjedziemy sobie, czekajcie, tutaj na ten nasze gospodarstwo, bo stąd startowaliśmy, ale mówię, przejadę sobie tam, bardzo ładny ten telebim był. I możemy sobie wysiąść, czekajcie, ja bym sobie opuścił ogólnie. I teraz mogę sobie już wysiąść. Ogólnie tak, wiem, że jakieś opcje wchodzenia były. Były opcje, że w środku możemy się obrócić, odpalić i w ogóle no pełno fajnych rzeczy, tego na sam początek nie dali. Może to i dobrze, bo chcieli po prostu może pokazać, jak to będzie wyglądało. Na razie jeśli chodzi o optymalizację gry, nie wiem, czy to jest teraz związane to z moim komputerem, że on tak laguje. Ja już wszystko sobie poaktualizowałem. Nvidia Experience, wszystko tam jest porobione, wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Nie wiem, co się dzieje, komputer jest przeczyszczony. Nie wiem, czy będzie mnie czekał format. Chyba ładna audiczka sobie leciała. Fajne alu miała. I powiem wam, że naprawdę jest słabo, ponieważ jadę sobie na takich ustawieniach, że wam tak powiem, bardzo fajnie to wygląda. Takie menu, jak widzicie tutaj zapis, wczytywanie save'u i tego wszystkiego. Bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem.
Jak widzicie, jadę sobie na takich średnio niskich nawet i jest ciężko, bo jak widzicie, dropią te klatki, gubi to gdzieś i nie wygląda to zbyt ciekawie, ale mam nadzieję, że no, w kolejnej tej wersji, którą dostaniemy, już wszystko to będzie bardziej poprawione, ale jest bardzo dużo fajnych opcji. Kurczę, czekajcie, ja wam pokażę to, te opcje. Będziemy patrzeć się tutaj, ponieważ to będzie widać, gdy będzie się coś zmieniać. Jest bardzo fajna opcja podświetlenia. Bardzo to fajnie wygląda, z racji tego, że pewnie wieczorkami, jak będą jakieś nocne odcinki, takie podświetlenie będzie lepiej widać. Ogólnie taki efekt słońca daje to. Myślę, że dość fajnie to wygląda. Jak widzicie, można sobie naprawdę tutaj zwiększyć opcje i nie trzeba wychodzić tak, jak to jest w farmingu. Także to jest dla mnie duży plus, bo w zależności od tego, co będziemy robić, też nie wiadomo, czy będą mody, tak? Bo mówię, na oryginalnych mi się dobrze ciura, ale zawsze, jak wchodzę na jakąś inną serię, trzeba to zmieniać, bo już nie dziorgo tak, jak powinno dziorgać. Tutaj skala interfejsu, możemy sobie ją lekko zwiększyć, ale to niedużo, 6,9. To jest bardzo fajna opcja. Szkoda, że nie ma więcej podrasowania tego. Albo nie mamy, albo mamy lekkie, taki, nie wiem jak to powiedzieć, zarost roślin, albo tutaj mamy naprawdę już na maksa. Choć powiem wam, że ciężko komputer ma wtedy. Kolejne opcje, tutaj jak widzimy dystans, wszystko tu od dystansu, jak daleko widzimy kąt tego widzenia. Tutaj prawdopodobnie jest to opcja od... że tak powiem, takiego kurczę płynnego obracania się, bo jak właśnie sobie to zniżyłem, to naprawdę wyglądało to ciężko, ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj kukerling, dzisiaj klas, dzisiaj zabieramy się za wykonanie chyba pierwszej misji. Ogólnie jak widzimy, bardzo fajnie to wygląda, można z pierwszej osoby, można też i z ludzika. Moim zdaniem bardzo fajne, bo poprawili to, co chcieliśmy w farmingu. I mam nadzieję, że jeszcze jakieś udogodnienia będą z tym związane, tak jak przenoszenie jakichś różnych elementów, coś w tym stylu. Szkoda, że nie możemy sobie. Nie ma tego wchodzenia i w ogóle. Jak widzimy, bieg wrzucony tutaj. Kurna, nogi chyba. No, nogi jeszcze nie tak, jak powinny być, ale mam nadzieję, że to wszystko z czasem się dopracuje. Ważne, że jakaś gra powstaje i. Mam chociaż taką nadzieję, że będzie to bardzo duży przeciwnik dla farminga. Czekajcie, ja mam sobie tutaj wjechać ogólnie i nie wiem, w którą stronę ja będę robił to pole. Czekajcie, no niby tutaj mam dojechać. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, już widzę tutaj, gdy te koła zapadają się pod ziemię, jest wreszcie to, o co nam chodziło w farmingu, czyli ten silnik, który by tutaj nam dawał naprawdę tą glebę 3D. No i naprawdę, jak sami widzicie, fajnie to wygląda. Szkoda, że nie mamy orki na sam początek. No ale nie ma o co narzekać. Ważne, że coś już jest. Także dobra, możemy się rozkładać powoli. Też jeszcze nie ma chyba tego w kabinie, tak jak było tam na tych różnych zapowiedziach i w ogóle. Fajnie to wyglądało, jak on tak obracając się, przybliżał się, tu się oddalał i w ogóle, i w ogóle. Najbardziej jeszcze co mi chyba teraz tu boli, bo nie czuję w ogóle tempomatu. Nie ma coś takiego jak bijam jedynkę, dwójkę, trójkę, nic nie dziorgo, bo tak sobie chciałem jechać, dlatego też prawdopodobnie będziemy musieli sobie cały czas na klawiaturze, więc te dźwięki z klawiatury będzie prawdopodobnie tutaj dziwnie słychać. I czekajcie, zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy. No, jak widzimy, aha, dobra. Takie buty. Kazało mi wjechać z tej strony. A poszło jednak tak. Jak widzimy, tutaj mamy jakąś nawigację, coś z tym związane. Lepiej chyba będzie mi się operowało właśnie ze środka. Dobra, możemy sobie opuszczać. Taka talerzóweczka dzisiaj. Po kukurydzy, no to co innego można by tu było zrobić. Niby jak widzimy, no każe mi tutaj jechać równo. A to nie wygląda, jakby było równo. Chyba poprzedni pracownik troszeczkę źle zasiał tą kukurydzę. Ale mniejsza z tym, więc dzisiaj raczej z tego serii nie będzie. Dzisiaj taki odcinek poglądowy, moim zdaniem. Aha, okej. Okay. No i czyli ja już tutaj nic więcej. Nie rozumiem tego zbytnio. Co tutaj każe mi to robić? No ja wjadę ci w to koło i co mi to da? Aha, dobra. Kminie, już rozkminiam. Troszeczkę jeszcze zbugowane, ale. Ale chyba dojdzie. No na razie mówię, bardzo brakuje mi tempomatu, bo to wszystko trzeba, jak słyszycie, no na W.
Cały czas jeszcze kręcą nam się tutaj te talerze i w ogóle wszystko, co nie powinno. Widzicie, na pewno ten spadek klatek jest widoczny. Mam nadzieję, że aż tak bardzo nie będzie wam to przeszkadzać i poprawią to, albo ja przynajmniej będę musiał poprawić coś ze swoim komputerem. Bo staje się to dla mnie coraz bardziej uciążliwe. Ogólnie, jeżeli wciśniemy W... No, pierdzielony, pójdzie. Szkoda, powinien mieć też jakieś ograniczenie. O! Patrzcie, jakoś wcześniej nie zauważyłem. Aha! Siedząc w środku, powiem wam, fajny patent zauważyłem. Wy już pewnie też. Siedząc w środku, nie mamy tego całego zegara i w ogóle tego wszystkiego, ponieważ mamy to na desce rozdzielczej. Jak na razie, wszystko jak widzimy, już w oryginalnej maszynie działa. Animowany jest rewers, co już mi się bardzo podoba. Jestem ciekawy, jak tu, jeśli chodzi o paliwo. Patrzcie, możemy sobie wrzucić. Także spoczko. Don't work. Aha, nie pracowałem na polu, opuściłem za wcześnie. Okej, czyli ja już teraz jadę sobie bez misji. No i bardzo, bardzo fajnie, bo nie chcę, żeby mnie to naprowadzało. Wolę sobie po swojemu już teraz robić. No niestety szybko troszeczkę jeżdżę, no ale ciężko mi to jest zrobić ze względu właśnie na brak tempomatu. Cały czas jak widzimy, ten nasz... ta nasza postać fajnie sobie w środeczku pracuje, co mi się bardzo podoba. Jakieś tu zrzucanie biegów, opuszczanie, coś w tym stylu, cały czas coś robi. Jak widzimy właśnie tutaj po wyjściu naszego, z naszej kabiny, pokazuje nam się od razu zegar, coś niczym w farmingu, od prędkości, od ile mam zatankowane i w ogóle, Także spoczko. Ogólnie zrobimy sobie kawałek tylko tego teraz pola i ja będę bardziej się chciał objechać po mapie, zobaczyć co i jak. Ale już naprawdę bardzo mi się podobają te ślady. Czekajcie, wjedziemy sobie tutaj. I jestem teraz naprawdę ciekawy, jeżeli ja wyjeżdżę to... Aha! Bardzo fajnie to już wygląda, ponieważ jak sami zauważyliście, po wjechaniu na uprawione pole wygląda to już troszeczkę inaczej, jest tak jakby bardziej twardo. Już ten ciągnik nam tak bardzo nie lgnie. O, tutaj wiele fajnych akcji będzie. Też cieszę się, że multiplayer będzie. Także na pewno dla mnie to, to dużo znaczy, ponieważ no jak my jesteśmy głównie nastawieni na farminga, jak Brączek, jak Adaś i wielu, wielu innych youtuberów, którzy nagrywają tylko symulatory, to jest coś, coś nowego, co naprawdę wspomoże nasze kanały, że tak powiem. Co mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba, bo wreszcie będzie jakiś przeciwnik dla farminga, gdzie farming będzie musiał się postarać, aby za rok znów ta sprzedaż ich była naprawdę dość wysoka jak w tym roku. No bo mówię, póki nie było żadnych fajnych gier, no to farming nie miał żadnego konkurenta ze sobą. No a teraz to się zmieni, ponieważ jeszcze Pure Farm, nie wiem czy widzieliście zapowiedź, jeśli nie, ja was zapraszam, no rozjebali system zapowiedzią. Bardzo fajny lektor, urzekło mnie to. Pewnie ta gra nie będzie tak wyglądać, choć chciałbym. No ale cieszy mnie to, że właśnie coś pojawi się z rolnictwa kolejnego. Także też na to trzeba czekać. A teraz jestem ciekawy, czy po wjechaniu na te... A nie, tutaj już koła nam się normalnie zachowują. Cały czas jak jest już takie, że tak powiem, kolejny, to on już normalnie sobie nowe tworzy i nie to, że jakoś skacze po nich, coś w tym stylu. Talerzówka, żeby nam się nie urwała. Także naprawdę, no, będzie się troszeczkę działo i nasze kanały mogą troszeczkę znów wrócić do tej aktywności, jaka była, bo mówię, coś nowego się przyda, to i też jest o czym pogadać, o czym sobie tutaj rozmawiać na tych odcinkach. Tak jak widzicie, nowe serie padły na kanał, no zrobiliście się 70 tysięcy wyświetleń w 2 dni, co mnie mega bardzo cieszy. I widać, że to jest z drugiej perspektywy, wam się podoba. Tutaj widzę powoli od zera do farmera wraca, trochę nowości wpadnie, to też na pewno to powróci. Dużo rzeczy na pewno też jeszcze innych się pojawi, które wam się na pewno spodobają. Dlatego też jestem ciekawy, jak to wyjdzie właśnie z tym Pure Farm, ale też z tego co patrzyłem, to niebawem powinno się też już pojawić. Co my tutaj mamy? Jakaś nowa opcja nam się pojawiła. Jedno mamy w 100%, chyba to jest misja, że mamy misję wykonaną w 100%. Aha, czekajcie, bo ja chciałem sobie tak niżej. Oj, nie udało się, ja tak jak chciałem. Animacje są, jakieś animacje posiada ta talerzóweczka. Mogę jechać szybko, jak widzimy. Ale tutaj niestety, jak sami możecie zauważyć, już się nic więcej nie dzieje. Także składamy.
I jedziemy. Jedziemy pozwiedzać troszeczkę mapę. Też nie chcę, żeby za długo to wszystko trwało. Bo chcę to jeszcze dzisiaj wydać. Zaraz znów jadę sobie do pracy, także no. Niestety na razie to nagrywanie wygląda jak wygląda. Staram się chyba, by chociaż po jednym odcineczku dziennie to wszystko wychodziło. Zjedziemy sobie na to nasze ale gospodarstwo, które prawdopodobnie na początek zostaniemy. Jak na razie śladów niczego nie ma. Chyba, że jest to związane od grafiki. Czy coś z drzwiami możemy robić? Nie. Traktor 180 stopi right. Aha, tutaj nam tak jakby kierowało nas. Co mamy robić? Obora. Raczej tak po stanowiskach mogę sobie sądzić, że jest to obora. Myślę, że takie elementy jak właśnie taczka tutaj różne będą do noszenia. Nie lubię takich nieogrodzonych pól. Ciekawe, czy będzie można robić swoje mapki. Jeśli tak, to bardzo fajnie, bo już kilka pomysłów by było na pewno. Choć będzie pewnie ciężko, ponieważ te cztery pory roku to wszystko, mam nadzieję, że to będzie jakoś zgrane ze sobą, już wgrane w drzewa, w to wszystko, żeby to nie nanosić jakoś właśnie, bo to też jest nowością. To będzie coś naprawdę wspaniałego, bo widziałem, jak to fajnie wygląda w przyspieszonym czasie, gdy te liście opadają, gdy pada śnieg, gdy wszystko robi się białe, gdy na wiosnę ta roślinność od nowa zaczyna rosnąć. Naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Dobra. Jak widzimy, no nasze gospodarstwo nie jest jakoś mega rozbudowane. Taki styl chyba niemiecki w końcu, bo to niemiecka chyba gra, z tego co mi się wydaje, Catalan Crops. Ale mogę się mylić. I no mówię, to w takim zagranicznym stylu naprawdę wygląda. Idźmy sobie z drugiej strony, żeby już to troszeczkę realnie wyglądało. Kierownica nam się za każdym razem opuszcza. Wiem, że my będziemy musieli sobie tą kierownicę opuszczać. Bardzo fajnie drogi wyglądają. Tutaj od razu nam pokazuje, gdzie mamy skręcać. Czekaj. Ty, przepuścił mnie. Spoczko, dzięki. Aha, zniknął. No, bugi są i bugi będą pewnie. Jeszcze w tym demku, które następne dostaniemy. Bardzo fajna wioska. Taka przejazdowa. Jest, baby! O to mi właśnie chodziło. Jedziemy sobie zobaczyć, gdzie jest błoto na polu. Mam nadzieję, że będziemy mogli tu sobie popracować. I zaraz będziemy ogarniać, jak to wygląda. Czekajcie, jakieś kierunki, coś w tym stylu, nisko, gucików, naprawdę nie możemy? Nie możemy. No i tu też, co mi się podobało w tej grze, jest deszcz i po deszczu nagle robi się, robią się właśnie takie kałuże. Czekajcie, i czy teraz ciągnik coś będzie odczuwał? Jak na razie nie widzę nic ciekawego, choć tego uprawić nie idzie. To w ogóle nie mogę tego uprawiać, czyli w tym demku nie dostaliśmy tego pola do uprawy. Szkoda. Czyli to tak naprawdę to błoto. Jeszcze nic z nim nie możemy robić. Jest po prostu zablokowane. Wygląda jak wygląda i tak będzie wyglądać, ale po prostu nie jest wgrana jeszcze fizyka tego błota. Szkoda, bo... Bardzo fajnie myślę, że to by wyglądało już na samym początku, gdy można było to sobie przetestować. No ale nic, trudno. Będziemy sobie czekać na kolejne rzeczy. Także to jest na pewno coś fajnego, coś nowego. Ja chcę się dostać tutaj, mordy. No ale przejedziemy sobie jeszcze. No fajnie z daleka to wygląda, kurczę. Wiem, że jakiś przycisk się klikało. Nie, F5 to na pewno nie jest. F-y są przeznaczone chyba tylko właśnie dla tych opcji na escape. Jedziemy sobie zobaczyć, bo jak widzimy na sam początek dostajemy też ten tor. Niestety muszę przejechać sobie koło drzew, bo nie wiem jak naprawdę do niego dojechać, a nie chcę teraz 10 minut tracić. Jest naprawdę jeszcze wiele opcji poukrywanych. Ulala. Zaraz zobaczymy sobie, jak oś działa. Jakieś są w ogóle elementy. Czekajcie. Wjeżdżamy sobie. Szkoda, że właśnie nie ma tempomatu, by zarzucił sobie tempomat. Zobaczcie, jak to wygląda. O, ja cię kręcę. Zajebiście współpracuje pracownik z tym wszystkim. Jeżeli szybko dość wjedziemy, widzieliście? Fajny wyskok. Nie, naprawdę... Moim zdaniem mega fajnie zrobione. To jest chyba jakiś tor, kurwa, nie mam pojęcia. Coś, żeby opony sobie przebić, nie wiem. Tutaj kolejne mamy jakieś... Fajnie, że dali coś na początek, żeby właśnie zobaczyć,
co ta gra będzie potrafiła. No jak widzimy, wszystko jest ruchome. Naprawdę bardzo ładny jest ten klas. Na początek myślę, że spoko maszyna. Mam nadzieję, że licencji dostali sporo. Bo w końcu, no jakby nie było, to ludzie zbierali w większości na te wszystkie licencje, na te nowe projekty. I to właśnie dzięki praktycznie nam wszystkim. Tutaj ci, którzy tutaj wpłacili na tą grę, którzy chcieli wspomóc, no dostali właśnie tą wersję testową. Bo z tego co chyba kojarzę, ktoś kto nie wspomógł tej gry w żaden sposób, to prawdopodobnie nie dostał tej wersji testowej, nic do testowania. A naprawdę tutaj w ciągu kilku dni ponad 200 tysięcy euro zostało zebrane przez ludzi, wspierając właśnie tą grę, wykupując tą wersję wczesnego dostępu, gdzie oni mieli nagle na 6-7 projektów nowych, gdzie mieli te pieniądze zbierać dopiero. Także no tutaj naprawdę widać, że ludzie chcą tego takiego innego farminga, chcą, by wreszcie ten symulator rolnictwa się rozwijał w internecie. Także co mnie bardzo cieszy, że właśnie wszyscy dołożyli jakąś tam cegiełkę do tego. I tutaj udało się właśnie zrobić jakieś kolejne nowe projekty. Bo jak możecie zobaczyć sobie na stronie, link będziecie mieli prawdopodobnie w opisie. Tam są pokazane projekty, jak właśnie robi jakiś ciągnik, jak tutaj na sieczkarni chyba jakieś nowe przyczepy. Ole, teraz wyskoczyliśmy sobie. Wiecie co, chcę objechać jeszcze tą mapę dookoła na szybkości i będziemy sobie kończyć, bo prawdopodobnie już nie będziemy żadnego odcineczka sobie z tego robić, bo to nie ma żadnegokolwiek sensu. Ciężko się skręca, jeszcze jest takie opóźnione troszeczkę skręcanie. Szkoda. Ale ja będę na pewno chciał sobie chociaż na tej wersji podłączyć kierownicę, zobaczyć czy to będzie dziorgać. Jak będzie dziorgać, to prawdopodobnie już nie będę robić tego odcinka, tylko zrobimy sobie odcineczek, jak już będzie miała być robiona seria, gdy już pojawi się to drugie demko. No drzewa naprawdę bardzo fajnie wyglądają, widać, że gra nie jest tak pod 3 rodzaje drzew przystosowana, pod 4. Jak patrzymy na nie, to praktycznie każde wydaje się inne, ponieważ jest fajnie bardzo rozbudowane. No i to mi się podoba. Szkoda, że nie mogę sobie dać... Co my tu mamy? Czekajcie, gdzieś idziemy, jest to chyba stacja benzynowa. Jak na razie widać, że ta mapa jeszcze nie jest do końca rozwinięta i prawdopodobnie będzie jeszcze tutaj dużo, dużo rzeczy się pojawiało nowych. Czy my wjeżdżając na stację benzynową teraz pojawi nam się coś nowego, jakaś nowa opcja? Nic, nie ten... Complete Mission, nic nam się niestety nie pojawiło. Shop, czyżby tutaj był sklep? Choć wątpię, albo na takim tutaj małym będzie nam się pojawiać. Dzięki Andrzeju. Sino, że on mnie przepuścił. Przejedziemy sobie jeszcze tutaj na szybkości, pojedziemy tą drogą i będziemy mordeczki kończyć. Także naprawdę, no dużo jeszcze przed nami i dużo jeszcze przed nimi, aby no naprawdę dopiąć tego wszystkiego. Chyba że trzeba będzie mieć konto z NASA, ale wątpię. Mam nadzieję, że nad aktualizacją popracują. Jak widzimy, nawet jakieś dostawczaki sobie jeżdżą. Fajnie, fajnie, urozmaicone. To jest jakieś nowe nowe samochody. Kurwa, tam chyba Mita Hasubishi jechały jakieś. Albo Lamborghini. Ole, tutaj fajnie wygląda to. Te cienie, to wszystko. Jeszcze jak ja bym ustawił sobie na jakąś tam grafikę full. Naprawdę bardzo fajnie wyglądało. O, jedzie ten dostawczak. Ty! Widzieliście wy to? On jechał na mnie, jechał moim torem i nagle skręcił przede mną. Bardzo mądre zachowanie. Chyba że mi się to wydawało, ale raczej nie zobaczę sobie na nagranym filmiku. Mega fajnie to wyglądało. Ej, czekajcie, ja nie chcę się tu dostać. Ja chcę dostać się tam, ale chyba tam już nic nie ma. Także mordeczki, co? Ja wam będę dziękował bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Catalan Club wam się spodoba i nic tylko czekać na to demko, w którym no naprawdę już zaczniemy się bawić z tą grą i zaczniemy ją odkrywać. Na pewno wiele opcji nowych się pojawi. Także co, mam nadzieję, że wam się spodoba. Łapeczkę w górę jakąś fajną zostawicie i będziemy sobie czekać na kolejne informacje, na kolejne rzeczy. Zostawcie na Facebooku, wbijajcie na Snapchata Mafia Solec Gay i tam będzie więcej rzeczy, można się dowiedzieć. Patrzcie, ja mam ustą pierwszeństwo. Nie wiem co chcę zrobić, co chcę skręcić, łami się ziewnęło. Nie wiem co chcę naprawdę zrobić. Ale tak jakby mnie przepuszczał. No wprawdzie jestem większym gabarytem, tak powinno być. No ale bez przesady. W końcu znaki powinny nas kierować. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, już niebawem nowe odcinki z farminga, ze wszystkiego. Także na razie mordy, trzymajcie się, cześć.